Boże, 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 weź, skąd, jak tu mieć siłę, no jak tu mieć siłę? Kto to robił, panie Jarku? PGKM, zadzwoniłem specjalnie wczoraj, aby sprzątnięto tutaj cały ten narożnik, z uwagi na to, że to ta kratka, na której stoimy, to jest zawalona piachem. No i co zrobiono? Wyczyszczono właśnie ten ścieg uliczny, całą piachę walnięto na pas zieleni, i firma, która dzisiaj kosiła, no po prostu nie mogła skosić z tego wypadku. I ciekawy jestem, jak długo to będzie leżeć. Pewnie cały czas, dopóki ktoś nie zainterweniuje. I tak się robi po prostu w Koninie, no. Zwala się po prostu roboty jeden na drugiego, a odpowiedzialność się a prezes to zręcznie było zrobione, ale wyrzucone tutaj. Tak samo. Proszę, proszę sobie zobaczyć, jak wygląda pas zieleni przy, na ulicy Przemysłowej przy wyjeździe ze straży pożarnej. Tam jest 30 cm piasku, który praktycznie leży nad krawężnikiem. Wszystko spływa na ulicę i to jest taka syzyfowa robota. Cały czas praktycznie to samo.